Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj 14 kwietnia 2024 jest niedziela. Mieliśmy pauzę tygodniową po prostu i też chcemy sobie odpocząć od różnych pytań i odpowiedzi, od podróży. Także kontynuujemy. I mamy bardzo ważny temat. Wchodzimy w prehistoryczne czasy, bo podejrzewamy, że to coś ma wspólnego z dzisiejszym, z teraźniejszym czasem, z tym, co się dzieje. Jak wiecie, już z poprzednich przekazów były z ETA resety całkowite robione. Był i to, i tamto, i siamto, i małe resety poprzez ciemne siły. I to jest bardzo ważne, czy to nie ma powiązania. W tej chwili widzicie, wszędzie ogniska zapalne są globalnie i likwidowane są przeróżne cywilizacje. Nazywam cywilizacje rody, narody i tak dalej. Że to jest jakby docelowo jakaś gra prowadzona. Przez kogo to już też się domyślamy, tak? Także naszły teraz czasy, żeby i wrócić do początku naszego zaistnienia. Bo tak mieliśmy podane, że nasza cywilizacja już się dobiega końca, nie rozwija się. Tu jakaś jest przeprowadzana walka, jakaś gra szachowa, jakieś za kulisami coś się dzieje. Także chcemy to wiedzieć. I wchodzimy właśnie w czasy prehistoryczne. I teraz zaczniemy o Anunnaki, bo coś tam wiemy, gdybamy, słuchamy, bo ten coś nadaje, to wyczytał i przekazał i tak dalej. My chcemy wiedzieć to od Izabel, od pośredniczki z ETA. I teraz idziemy. Anunnaki. Czy to prawda, że modyfikowali człowieka dla własnych potrzeb? Bo przybyli tutaj na tą planetę, odkryli, szukali złota z tego, co znamy. I właśnie chcieli ludzi do pracy, tak? A znaczenie słowa Anunnaki, nie wiem, czy ktoś wie, to jest królewska krew i nowy zasiew, tak? Nowy zasiew. To jest znaczenie Anunnaki. To znaczy się, oni przybyli skądś, którzy są, jakby to powiedzieć, królewska krew to jest porównanie, że oni są czymś lepszym, wyższym i taki edel rasa. Mój pies chce za muchą, Alf. I właśnie nowy zasiew, że w laboratoriach zaczęli genetycznie przetwarzać człowieka dla swoich potrzeb. Tak. Tam tak były tam takie, no to mamy z historii, z biologii, jak tam człowiek jakiś tam chodził, jakiś zgarbiony, potem się wyprostował, czy to wie, co to jest, czy to prawda, nie, bo człowiek już był, my jako człowiek żeśmy zeszli na planetę Ziemia, jako cywilizacja, to już wiecie, już było to przekazane, a oni właśnie wysoko rozwinięta cywilizacja, no i Anunnaki sobie przetworzyli właśnie poprzez eksperymenty, genetyczne grzebanie nas jako zniewolony naród, po prostu zniewolony człowiek i tak to do dzisiaj jest, ale doszło do przebudzenia, to jest to w pozytywnym. I właśnie, i oni ten nowy zasiew tutaj uczynili, czy to jest prawdą, chcemy się dowiedzieć. I z historii zapisów, nie z dzisiejszych przekazów, to jest wcześniejsze, że Anunnaki wylądowali w Mezopotamii i zbudowali miasto Eridu. Eridu oznacza Eden. Czy te Eridu, ten jako Eden, czy to jest rajski ogród, tak zwany. I wtedy, jeżeli zaczęły się eksperymenty, tak, jak chcieli stworzyć nową rasę człowieka, i to były pierwsze hybrydy, których nazwali alco męską Adamu i Hiva,
Chyba to się pisze H-E-E-W-A jako Chyba, ale Chyba się czyta. To było ten Adam i Ewa, który my tam z Biblii znamy, tak? I co do tego, i teraz gdzie oni stworzyli te hybrydy? Czy na swojej planecie, która ma bardzo niską grawitację, jak znamy z zapisów czy z ich przekazów, oni mają około 4 metrów, czy nawet ponad metry Anunnaki. To znaczy, że mają niską grawitację na ich planecie i są wysocy. A nasza planeta ma wysoką grawitację i my jesteśmy niską cywilizacją. Tylko mamy problem. Tu chcemy się dowiedzieć, że nasz układ kostny, przede wszystkim kręgosłup, tak, nie wytrzymuje po prostu naszych ciał fizycznych, tej ciężkości, że i się garbią, z wiekiem się garbią, robią się słabe kości, kręgosłup się zniekształca, tak? Czy to jest to spowodowane? Jeżeli oni połączyli swoją genetykę tu ziemskim człowiekiem, to oni mają tam niską grawitację, tu jest wysoka. I może to jest spowodowane, że poprzez ich genetykę my tutaj nie wytrzymujemy tej wysokiej grawitacji i szybko się starzejemy i nasze kości się po prostu rozpadają, się kurczą, łamią, pękają czy garbią się. Tak. Także to chcemy się dowiedzieć. Mamy krótki żywot. Kiedyś mieliśmy bardzo około 1000 lat też przekazów, to wiecie i też to było prawdą. Właśnie, bo byliśmy czystą, genetyczną cywilizacją, a poprzez właśnie ich eksperymenty staliśmy się inni krótkowieczni, czy krótki żywot mamy i nasze ciała się szybko psują, po prostu kości się rozlatują. No i właśnie, teraz tak. Tutaj już właśnie to już pytanie zadałam, pociągnęłam, gdzie zostały stworzone te pierwsze hybrydy, to oni stworzyli na swój wzorzec. I dlatego w tym Starym Testamencie tam jest, że jesteśmy stworzeni na wzór Boga, tak, zgadza się? Na wzór Boga, na to oni, na wzór swój. Oni tutaj jako Bóg się ukazali, czy chcieli być Bogiem naszej stworzonej cywilizacji. Ja i teraz zobaczymy tutaj, a właśnie, i tutaj jest taka sprawa, że w 2020 roku niemiecki instytut Max Planck Instytut właśnie znaleźli gen w ludzkim mózgu, to jest nazwali TKTL1 i poprzez pulsy mózgu, że nasz mózg może się bardzo szybko rozrastać. Tak jak my znamy, czy ze spotkań, czy z informacji, że obce cywilizacje, tak szarakie i inne, mają duże głowy, tak? Ciała ich są więcej takie, a głowy mają duże, bo to są, mózg jest bardzo duży, potrzebuje miejsca, no taka jest genetyka. A człowieka ma małe głowy w rzeczywistości do masy naszego ciała, tak? I że właśnie poprzez impuls, że mózg bardzo szybko może się rozrastać, znaczy się, że może poprzez te impulsy to, co mamy, korzystamy 10% z naszego mózgu, tak? Być może wtedy całość jest aktywowana. I jak zauważyliście, w ciągu 100 lat wcześniej nie sięgamy. Bo wiemy, że resety były i były niszczone, mamy artefakty, mamy budowy, mamy technologie, urządzenia i tak dalej. Ale że w ciągu 100 lat, że ludzkość zrobiła skok rozwojowy, tak? Nie mówimy o plemionach, które tam sobie żyją z naturą, o nich nie mówimy, oni dalej żyją z naturą. Mówimy o nas, niebyt cywilizowanym narodzie, tak? I rozwój eksplodował. Teraz stanął właśnie. Dlaczego stanął nasz rozwój cywilizacyjny? Ogłupiliśmy. I teraz będzie pytanie, czy Anunnaki zeszli tutaj na naszą planetę? No bo odkryli właśnie złoża złota, bo potrzebowali dla swojej planety. Bo odkryli, dlatego tutaj wylądowali. Czy oni zeszli na naszą planetę
przed zlodowaceniem czy po zlodowaceniu. A zlodowacenie było spowodowane poprzez ETA. Reset, ten duży reset był, tak? I teraz czy Nibiru, czy jest ich ojczystą, macierzystą planetą, tak? Od Anunnaki. I czy to prawda, że okresowo zbliża się do planety Ziemia? A z przekazanej właśnie historii, że jak się Nibiru zbliżyła do planety Ziemia, to oni mają inną grawitację, mam wysoką, oni mają niską, doszło do starcia się praktycznie grawitacji. Były potężne wybuchy wulkanów, przelewy wody i tak dalej, całe to zamieszanie, cały chaos naszej planety był. Czy to było z tym związane? No i czy okresowo oni się rzeczywiście zbliżają tutaj do planety Ziemi, bo już była widziana za Słońcem, przed to, przed tamto i siamto i tam dalej, nie? I chcemy się dowiedzieć, jak oni naprawdę wyglądają, ich wygląd. Poproszę, czy Izabel przekaże na ekranie, Simone będzie mogła nam przekazać, bo jak oni istnieją, to istnieją na pewno do dzisiaj, tak? I teraz tak, jeżeli oni sięgnęli po minerały ziemskie, odkryli tutaj złoto, nie? A złoto jest i to dużo jest złoto i cały czas ma wartość, ale czemu to złoto służy i dla nas, człowieka? W czym może być złoto wykorzystane? Bo już dużo, dużo już jest odkryć na temat złota. Chcemy powiedzieć, chcemy się dowiedzieć właśnie, żeby nam Izabel przekazała. I bo to był powód przybycia Anunnaków, tak? I teraz tak, Sumerowie, których my też już znamy. Sumerowie, oni właśnie zostawili cały zbiór dokumentacji właśnie tego wszystkiego, co się działo. Czy to była pierwotna właśnie stworzona cywilizacja poprzez Anunnaki, ci Sumerowie? I teraz Inek tutaj jest, ale tutaj ciebie nie chcę, bo ty będziesz masował intensywnie Simonę. Uciekaj, chodź, Inek, teraz nie. I właśnie, bo skąd się wzięli Sumerowie tam? A Mezopotamia, tam pierwsze, teraz do mnie, Inek, ja nie chcę, nie będę się teraz z tobą ani pieścić, ani głaskać, uciekaj. Nie, 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 już Inek idź, bo on masuje paznokciami, a tego nie lubię, to jest bolące. A Mezopotamia to jest dzisiejszy Egipt, Iran, Irak, co tam jeszcze jest, te cały potężny zasięg i tam właśnie było ten pierwszy rajski ogród, ten znany Eden, tak? Nie wiem, czy jeszcze coś mam dopisane, nie. Na dzisiejszy czas i teraz jeszcze, jeżeli zdążymy, już piszę. Wszyscy teraz panikowali, czy były różne historie, straszenie przez jasnowidzów, jakieś tam horoskopami czy innymi rzeczami o tym słynnym zaćmieniu Słońca. Ja jako dziecko w szkole podstawowej też by oglądali całkowite zaćmienie, jeszcze jest takie zadymione szkło, szkiełka na dziedzińcu w szkole, mieliśmy oglądać to. Przeżyłam 2000 rok czy 1999, to było w Niemczech potężne zaćmienie Słońca, pamiętam, to było w południe. A teraz straszyli wszystkim, nawet z zapasami, żeby się szykować na potężne katastrofy, co się nie stały, ale jest dużo odkrywców, którzy, mówię odkrywców, nie naukowców, bo naukowcy to wiecie, co tworzą. Bajki ponad bajkami i w tych bajkach grzebiemy. To są odkrywcy. Okazało się, że tam, a wiemy, że Słońce, że do zaćmienia, że ta księżyc, że przechodzi przed, zasłania i tak dalej, tak? A się okazało, że przy tym zaćmieniu Słońca księżyc był gdzie indziej, nie był tam, gdzie niby powiedzieli, że stanie przed Słońcem. Co to było? Jeżeli zdążymy, jeżeli nie zdążymy na to pytanie wam odpowiedzieć, to po coś się dzieje, dzieje się i musimy być tego świadomi, dlatego chcemy to przekazać. Tak, nie obiecuję, że dzisiaj odpowiedź padnie, jak nie, to na następnym spotkaniu. Pytam się, gdzie jest Simone, mam... Chyba nie czekają na mnie Simone w obiektu.
No. Dobrze, już są tam, wchodzą do środka za chwilę przed. Już den vom Portal. Portal przychodzą. Jetzt gehen wir rein. Ja, Isabel już oczekuje. Ich grüße dich ganz liebevoll und danke. Das dürfen wir wieder uns treffen und ich hoffe, dass bekommen wir Antworten auf unsere Fragen, welche wirklich das ist für Menschheit sehr wichtig. Podziękowałam się, przywitałam, podziękowałam się i z nadzieją, że otrzymamy odpowiedzi na pytania, które my jako człowiek, jako ludzkość chcemy wiedzieć, tak? Wie viele Zivilisationen fragen wir immer? Es sind ungefähr 30. Około 30 cywilizacji jest tam zatrudnionych na białej bazie. Grüßen wir herzlich. Oni tak i tak wszystko słyszą, odbierają i uczestniczą właśnie w tym spotkaniu. Tam, chociaż nie stoją przy fotelu przy Simone, ale są tam i odbierają. Dobrze. Przechodzą w lewą stronę, gdzie za chwilę wyjedzie fotel. Zobaczymy, jakie będzie miał odcienie, bo... Przepraszam. Po tym śniadaniu. Przepraszam. Okay. Jetzt bauen wir so, ja. Um was es so circa geht. Also, das Thema Anunnaki. Ob Wahrheit ist, dass die haben modifiziert die Menschen hier auf die Planeten, ob die sind gelandet vor der Eiszeit oder nach der Eiszeit ist es geschehen. Ob die sind gelandet in Mesopotamien, dort wo heutige ist Ägypten, Iran, Irak und so weiter. Ob die haben dort erste gebaut, die Stadt Eridu, als Eden genannt, ja. Ob die erste Hybriden, wo die haben modifiziert, ja, genetisch. Ob das war diese berühmte Adamu und Eva, nie? Das ist diese Adamu und Hiva, hieß. Warum denn, weil die Gravitation, die Erde ist sehr hoch und auf der Nibiru sehr niedrig. Die Anunnaki sind sehr hoch, über 4 Meter und wir sind klein, aber haben ja Probleme mit ganzem Rückgrat, ja, hier mit Knochenbau und so weiter, durch die Gravitation. Wenn die haben eigene Genetik dazu auch benutzt, dann, und wo die haben die Hybriden gebaut? Auf ihre eigene Planet, auf welchem kosmischen diese Labor oder auf die Erde? Die haben dem gebaut, die erste Hybriden nicht gebaut, nur ja, entstanden ist, ne? Das wegen, und dann, ob die in Deutschland in den Institut Max Planck nehmen, 2020, und die haben entdeckt in den menschlichen Hirn diese Gen, ja, das durch Impuls, wo auf die Gen die geben, dass die menschliche Hirn kann sehr schnell wachsen, ja. Und dann so sieht aus, dass die Menschheit in der 100, letzten 100 Jahre sie schnell diesen haben Sprung gemacht, ja, in der Entwicklung, obwohl jetzt wieder ist gestoppt worden. Und dann ja, der Anunnaki, wo ich habe gefragt, ob der vor oder nach der Eiszeit und ob das wirklich die Nibiru, ob kommt in der Nähe, also in welche Zeit, ne? Ob die kommt in der Nähe zum der Erde. Und damals, als sie angeblich war, circa der Erde, das hat ausgelöst die Katastrophen, ja, Vulkanen und so weiter. Ob das wirklich, und wie die aussehen, die Anunnakis. Und dann, weil die haben entdeckt Gold auf unserem Planeten, deswegen die sind gelandet, weil die haben selber gebraucht für die Planeten. Und dann die haben modifiziert, weil die haben die Menschen gebraucht zum Arbeit, zum Sklaven und so weiter, ja. Deswegen, und Gold, welche hat Bedeutung für unsere Gesundheit oder für alles, ne? Weil es sehr wichtiger Stoff ist. Und die Sumerer, ne? Sumerer, diese Volk, ob das ist die entstanden durch Experimente, durch Anunnaki, ja? Und die haben alles dokumentiert, dann die ganze Geschichte, ja,
von diese Anunnaki, von dieser Zivilisation. Ja. Und am Ende, wenn, wenn wir Zeit haben, dann tragen wir diese Sonne-Verdunklung, weil wir haben entdeckt, dass der Mond war in andere, total in andere Stelle. Und was hat verdunkelt diese Sonne? Ja. Dass am Ende, wenn Zeit schätzen, przepraszam, o, ale muszę przekazać, troszeczkę czeka, także dla orientacji. Anunnaki, jetzt welche Stuhl? Das ist also so gelb, blau und braun, der Stuhl. Żółto, niebiesko, brązowy fotel wyjechał, to jest już właśnie, wchodzimy w inne cywilizacje, poza zasięgiem naszej planety i różne historie. Simone już usiadła, jest podłączona do przepływu informacji. Chodź. I startujemy. Izabel mówi dobrze. Anunnaki. Ob die wirklich stammen von der berühmten Planet Nibiru. I ob die haben diese Menschen modifiziert hier auf die Erde. Die sind wegen Gold hier gekommen und dann haben gebraucht, also zum der Arbeit, deswegen, die haben sich gewagt, um genetisch zu bauen, eine neue Zivilisation. Pytam o Anunnaki, czy to prawda, że nas, człowieka zmodyfikowali dla własnych potrzeb i czy ich planeta rzeczywiście nazywa się Nibiru? Also es stimmt zum Teil, also nicht komplett. Częściowo. Potwierdza, jest prawdą, mówi Izabel, częściowo. Also was stimmt, sie haben das Element Gold gebraucht für sich, das stimmt. Mówi, to prawda, że ta cywilizacja potrzebowała ten minerał złoto dla swoich potrzeb planetarnych, ich. Ja, und dann hat halt die Zivilisation ja für sich gesehen, dass die Menschheit ja in der Region, wo sie gebraucht haben, zu wenig war. Also a człowiek istniał na planecie Ziemia i oni tam, gdzie wylądowali, to jest wo Nenewia Mezopotamia, dort um dieser Region, das stimmt. Ja. Tam właśnie w tych Mezopotamia, która jest nazwana potężny zasięg, gdzie wylądowali, war das viel? Diese von Anunnaki, waren das viel? Pytam się, czy była duża ilość tych Anunnaków. Ja, also was heißt jetzt viel? Sind jetzt 100 viel? Sind jetzt Izabel mówi, co dla ciebie jest dużo. 2 miliony, stuwa, czy jak nazwać, co to znaczy, że jest dużo? Das ist jetzt halt auch im Auge des Betrachters, was viel bedeutet. Also to każdy widzi to inaczej. Dla jednego 100 jest dużo, dla innego jest parę milionów dużo, a dla innego nie. Also es waren so viel wie gebraucht worden. Mówi, tyle wylądowało ich, ile oni dla własnych potrzeb potrzebowali, żeby ich tam się znalazło, w tym miejscu. I tam potwierdza, w tym regionie znaną jako Mezopotamia wylądowali. Chodzi o złoto, odkryli na naszej planecie. Ja, also my wissen ja, dass es auf der Erde Labore gibt, wo Zivilisationen genutzt haben. Das vor der Anunnaki waren schon Labore. Also ein Teil, nicht alle, aber ein Teil. Mówi, część laboratoriów już było na planecie Ziemi, zanim Anunnaki wylądowali, odkryli naszą planetę, że już część. Jeszcze nie było mocno rozbudowane, ale już były laboratoria. No to przerasta już naszą wiedzę, nie? Ja. Wie damals der Mensch ausgesehen hat, weil Laboratoria waren schon, ja?
Ja pytam się, jak człowiek wyglądał w tym czasie, były już laboratoria. Wie der Mensch so wie heute aussieht oder ein bisschen anders ausgesehen? Ja wie, czy jak dzisiaj człowiek wyglądał? Nasz wygląd, czy inaczej wyglądaliś rasa ludzka? Ja gut, es hat sich nicht viel verändert, außer vielleicht die Hautfarbe, also... Mówi, niedużo się cywilizacja ludzka zmieniła, dużo zmian zaszło skórnych i tak dalej, nie? Chodzi o kolory skóry, o tak dalej, tak się... Oder halt auch vielleicht der Haarwuchs, also... Mówi o zarost włosów, nie? Mówi, to są małe zmiany, które nastąpiły od tamtejszych czasów. Also nicht komplett anders. Also ist es dann halt so gewesen, dass sich diese halt praktisch eine Frau und ein Mann auserkoren haben und sie dann halt mitgenommen haben. Und nochmal. Sie haben sich halt eine Frau und ein Mann haben sie sich mitgenommen. Die? Ja. Anunnakis? Ja. Wo die haben genommen? In das Labor, wo sie dann halt... Hier auf die Erde? Oder ja, bei sich? Also ein Teil ist erstmal auf dem Schiff gemacht worden und ein Teil dann halt auch... Ah, no właśnie, to mamy ciekawą historię. Ta rasa Anunnaki wybrali sobie ziemską kobietę i ziemskiego mężczyznę. Wzięli na swój pokład i tam zaczęli eksperymentować genetycznie, a resztę laboratoryjnych spraw dokończyli na naszej planecie. Chodzi o ludzką rasę. Ja, und also sie haben eigentlich an der Genetik selber vom Menschen eigentlich so gut wie nichts geändert. Gut, ist eine Kleinigkeit, aber mówi, zmiany genetyczne nie były bardzo zróżnicowane poprzez ich eksperymenty, że nie zrobili dużo zmian genetycznych na nasz człowieku. Ja, und so konnten sie es halt schnell, also gucken, dass sich das Volk praktisch dort schneller vermehrt. Also, ach, um das ging? Ja, sie brauchten ja die Arbeiter. Wiecie, co zrobili? Zmienili w nas genetykę szybkiego rozmnażania się, bo potrzebowali po prostu ludzi do pracy tu na tej planecie. Und sie wollten ja auch nicht unbedingt auffallen, also ja. I właśnie ci zmienieni genetycznie, co do szybkiego rozmnażania się, w ogóle nie było dużej różnicy od pozostałego człowieka, od pozostałych ludzi. So war das halt, dass sie dann halt... Dass die erste, stimmt es, dass die erste Paar, wo die haben, eben hat sich gelungen, genetisch, dass das Adamu i Hiwa nazwali, haben sie benannt. Pytam się, czy ta udana para, którą oni stworzyli, tak jak chcieli, właśnie do szybkiego rozmnażania się, czy się dali nazwę Adamu i Hiwa? Also... Die Namen sind dann halt, ja, also nicht unbedingt, dass die den Namen gegeben haben. Mówi, oni nie dali tych nas, ale to zostało nadane im, to tak, no, dla historycznie. Ja, man weiß ja, der Mensch selber, der, ja, tut dann halt, seine Geschichte formen. Mówi, że ludzkość potrafi swoją historię tak ciasto wygnieść, nie? No, se stworzyć. Nie wszystko jest prawdą, ale ja się zapytam, czy oni zbudowali to potężne miasto Eridu, jako Eden znany, haben die gebaut in Mesopotamien ze Riese Stadt Eridu, als Eden, ob das stimmt? Also die Zivilisation selber nicht, aber halt die haben die Leute halt unterstützt, dass sie da praktisch... Und Technologie auch bestimmt. Ja, ja klar, es musste ja alles ein von bisschen denen schneller gehen. Technologia i właśnie ten szybkie rozmnażanie się człowieka, że to ten właśnie potężne miasto Eridu jako Eden został zbudowany, rajski ogród z pomocą człowieka. A
ale już po prostu genetycznie zmienionego, nie tak mocno. Widocznie włosy, zęby, wszystko, no dużo mi się nie zmienili, tak? To zostało, ale chodzi o szybsze rozmnażanie się. Pytam się, dann der Mensch, welche hat auf die Erde damals gelebt, bevor die haben genetisch dann manipuliert. Ob der hat lange Leben doch gehabt, nie? Und durch das schnelle, wo die haben genetisch verändert, wie Leben kurz und schnell viel haben wir Kinder können wir lassen. Pytam się, czy my żeśmy, zanim oni nas wzięli pod swoją lupę Anunnaki, czy my żyli, mieliśmy długi żywot i nie było takiego rozmnażania się, czy po tych ich eksperymentach, powiedzmy, mamy krótki żywot i potrafimy się szybko rozmnażać, bo przecież jedna para może zostawić 20 dzieci, tak, w ciągu swojego żywota, jak się uda. Nie musi, ale niektórzy mają 11, 10. Was meinst du jetzt mit? Weil früher, bevor die haben experimentiert, wir haben lange Leben gehabt und weniger Kinder. Praktisch haben wir, das war alles langsam. Und jetzt wie Leben kurz und schnell produzieren wir. Ja, gut, weil sich halt dann halt diese Gen. Einfach vermischt hat. Der Mensch ist ja, hat es sich nicht, also dass dieses. Praktisch allein ein Volk war und dann praktisch die Menschen nochmal ein Volk. Nee, das hat sich ja alles komplett gemischt dann. No, zrobili mieszankę właśnie taką, że stało się jak się stało. Wiadomo, że od razu nie było tak, tylko z pokolenia na pokolenie coraz życie było krótsze, ale szybsze rozmnażanie. Das ist ja das, was Isabel schon gesagt hat, dadurch, dass halt von außen, von der Zivilisation Einfluss genommen worden ist und sich teilweise... Tam była Izabel, jeszcze powtarza, bo to była mieszanka jeszcze z innych cywilizacji, która się dołączała, tutaj się parowała z człowiekiem, tak? I są dlatego halt różne są... Verändert in... I się dużo zmieniło właśnie, bo inne cywilizacje też swoją genetykę dokładali, tak? Przy wymieszaniu się, jak to się mówi. Obwohl es bloß immer ein kleiner Teil ist, wo irgendwie ein bisschen verändert worden ganze ist, Zeit haben wir uns. Ja, ist das halt. Von Anunnaki haben wir ja bis heute. Denn auch ein Teil, also es sind wirklich kleine Teile von verschiedenen Zivilisationen. Tak, mamy dużo genetyki w małych częściach pozostawionych z innych cywilizacji. Tak, chodzi o mieszankę. I genetykę jeszcze też mamy właśnie poprzez Anunnaki, która nam tam to zmieniła. To, co już Izabel przekazała. Das heißt, in Hirn, weil jetzt die Max Planck Institut entdeckt, dass diese Gen, wir haben nur 10% unserer Hirn, ja, wo wir nutzen. Dass durch Anunnaki, dass wir können sie nicht entwickeln, nicht intelligenter genug sein, nur als Sklaven, weil wir sind als Sklaven. Ob das beeinflusst? Unter anderem, also es ist nicht, dass diese Zivilisation schuld ist, sondern es sind da sehr viele Faktoren, wo halt auf... Hat gebremst unsere Hirnentwicklung. Ja, schon, also das sind mówi tak, że Anunnaki to zrobili, że nasza inteligencja po prostu rozwija się, ja bym powiedziała, że minimalnie. Ale nasz mózg tylko pracuje na 10%, dlatego poprzez te zmiany genetyczne, ten gen, który został odkryty, potwierdziła, że nas zablokował nam, czy wyhamował rozwój, że po prostu jesteśmy niewolniczym narodem w tym sensie, że my tylko jak mrówki pracujemy, jemy, śpimy, umieramy, tak, i pomnażamy się, tak? Bardzo szybko, to idzie w szybkim tempie. To potwierdziła Izabel, no i tam jeszcze są dołożona inna genetyka innych cywilizacji. To wszystko właśnie, jesteśmy tym, czym jesteśmy. Was heißt denn Eridu, ten Eden, denn was das für war ein Stadt? Das auch damit zu tun mit diesen Pyramiden da in Ägypten oder irgendwas, weil das freie Energie, alles war dort, ja, hohe Technologie. Ja, pytam się, co,
czym służył im ten jako rajski ogród, ten Eden, Eridu, jako znany? Czym to miasto miało się przysłużyć i co miało oznaczać? Es war halt einfach so, dass diese Zivilisation wollte halt praktisch für ihren Planeten das Gold haben, um dort weiterzumachen. Es ging ja nicht darum, irgendwie jemand zu schaden in dem Sinne. Es ging ja einfach nur darum, sich selber zu, ja, zu helfen. Właściwie ona mówi tak, ta cywilizacja Anunnaki, oni nie chcieli tutaj żadnych szkód nikomu zrobić, oni chcieli sobie samym pomóc. Und dann kam halt noch, es kamen ja immer wieder neue Zivilisationen dazu hin. I w tym czasie też przybywały inne cywilizacje, potem, also za nimi zaczęły przybywać inne cywilizacje. Aber die haben genetisch Versuche gemacht und andere, diese paar genommen. Ja, aber nicht so, also da muss man dazu sagen, sagt Isabel, dass diese Versuche, wo sie gemacht haben, die wurden gesteuert von der Gottesquelle, weil die Gottesquelle wollte, dass dieser Planet wieder also in Schwung, also wieder no właśnie, Isabel teraz mówi, że to było Nibiru, ta cywilizacja Anunnaki mieli przyzwolenie z Etta, żeby właśnie to nie, że oni odkryli, mieli wskazane, gdzie, w jaki sposób mogą uratować swoją planetę, gdzie się znajduje ten materiał, złoto i inne jeszcze rzeczy, które potrzebowali, ale nie mieli zaszkodzić po prostu człowiekowi czy tej planecie. Die wollten eigentlich nur das, was sie brauchen und dann wollten sie wieder gehen. Oni mieli sobie wziąć, co potrzebowali i mieli odejść. Deswegen sind auch keine großen Veränderungen, weil sie die Informationen mehr von der Gottesquelle gekriegt haben, wie sie welche, ja, also die wussten das, also wie soll man das sagen, das ist wie so bei uns das Unterbewusstsein. Sie wurden gesteuert, wie und was sie machen sollen. Oni informacje dostawali bezpośrednio z polskiego źródła Anunnaki, aber die haben uns das Leben verkürzt und Vermehrung. Aber das sollte gebraucht. Ja nicht für ewig sein, verstehst du? Es sollte ja nur für den kurzen Zeitraum no sein, i tutaj poszło, wo sie ihn gebraucht hätten. Wypadły im wiosła z rąk po prostu, że to, co stworzyli, że szybki rozwój człowieka miał być, bo chodziło, żeby zaludnić, żeby przyspieszyć tam to, co nie chcieli wydobyć i tak dalej, bo ich cywilizacja nie była do tego zdolna. Chodzi o ich grawitacyjne, po prostu inne istnienie, ale im to wiosła wypadły z rąk po prostu, że to poszło inaczej, jak miało być. Oni mieli przyzwolenie, ale to miało być tylko na jakiś tam okres czasu, a jednak poszło coś nie tak, że bo jeszcze inne cywilizacje się dołączyły właśnie do tej zmienionego genu i no. Ja, so es sollte nur ein kurzer Zeitraum sein, aber dadurch, dass noch andere Zivilisationen dann halt inne Zywilizacje jeszcze powtarza, że oni swoją tam, gemacht haben auf że testy robili na swoje testy, też genetyczne zmiany, parowali się z człowiekiem. I wszystko poszło w odwrotnym kierunku, jak miało iść. Wie die aussehen, Anunnaki, Isabel, bitte auf dem Bildschirm. Proszę, żeby Simone zobaczyła, jak wygląda cywilizacja Anunnaków. Tam jest ekran. Die existieren bis heute, ja? Ja, existieren immer noch. Existują do dzisiaj, Anunnaki, jest, existują. Ta cywilizacja. Planet Nibiru, ja? Heiß, richtig. Also im Ding von der Gottesquelle heißt er anders, aber für die Menschen ist das... Mówi, dla ludzkości ja. Została nazwa Nibiru, ale tam z boskiego źródła ta planeta ma inną nazwę. Okay. Also die sind auf jeden Fall
um einiges größer wie wir. Mówi, z tą bardzo wysoką cywilizacją, Izabel przekazuje? Siehst du jetzt sie? Ja, also... Już, ich, już ich, widzi. Ich sehe so Umrisse, also es... ja... Sind ähnlich wie Mensch oder haben andere Hände, Füße, Gesichter? Gesicht ist anders, also man muss es sich also nicht spitzer vorstellen, nicht so wie bei uns so ein Kind, sondern irgendwie ist es spitz. Oni mają tam brody mają tak idzie w spitz, jak to się mówi, takie jak to po polsku się mówi? Ostre, szpicaste brody mają, te kości. Warte mal, wie kann ich das besser erklären? Moment. Augen, Haare, Nase, Ohren. Also, sie haben, also wenn man so sieht, es ist nach unten hin spitz und nach oben hin wie so abgerundetes Quadrat. Also mówi, kein Kreis, sondern ja. Mówi, mają takie bardzo duże czaszki. Mówi, jak wypolerowany kwadrat. Nie idzie w kąt, tylko takie... Ten mówi i mają tutaj idzie w tą ostry rys, zarys kości tej dolnej brody. Haben die Haare, Auge? Also, so wie Oder? Wir Augen nicht, aber... Welche? Also, es sind... Sie sehen dadurch, also es ist praktisch wie als ob sie durch, also wie so eine große Kamera praktisch, sie sehen praktisch, ja. Mówi, dziwnie, nie może tego określić, mówi, oni wyglądają jakby mieli założone kamery na oczach. Ja, es ist einfach, jakieś, ja, als ob so Kamera wäre, das komplette Kopf. Wygląda jakby kompletna twarz, to jedna kamera, o. Also sie sehen praktisch in das ist Technologie oder das ist physisch? Das ist physisch, also physisch, ne, da gibt es Ciała. Die sehen halt einfach komplett durch ja, den Kopf praktisch. Mówi, ta głowa wygląda jak jedna jakaś kamera, która rejestruje, widzi i am Mund. Nein. Also im Kopf praktisch nicht, weil es ja komplett praktisch das Sehorgan ist. Man muss sich das so vorstellen, als ob praktisch... Und die essen was? Ja, natürlich brauchen sie Nahrung. Und? Das ist aber weiter unten praktisch. Also wenn man bei uns den Oberkörper hat, ist da praktisch weiter unten... Mund. Ein Mund und... Głowa ist jakby taka mechaniczna, ale to jest fizyczna. Jakby to była jedna kamera, która rejestruje, widzi, odbiera, odczytuje. A jamy ustną, bo nie jedzą też, jamy ustną mają tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu poniżej tej głowy. Ja, und also so wie wir jetzt eine normale Nase haben, also im Gesicht, ist bei denen einfach so, dass sie an verschiedenen Stellen, das sieht aus wie so Löcher haben, wo sie praktisch. Właśnie, bo my odbieramy przez nos, mamy nos, odbieramy. A to strzelają gdzieś te fajerwerki. Aromaty, zapachy i tak dalej, wszystko wyczuwamy nosem, tak? A oni mają na ciele mają różne miejsca, które tak, czujniki, tak jakby czujniki, że oni odbierają właśnie to poprzez te otworki. Nie mają nosa. Ja, und wir haben ja die Arme ganz normal, die haben die auch. Haben zwar, wenn man so sieht, viel mehr Finger wie wir. Mówi, mają ręce jak my, ale mają więcej palców. Ja, also vom Aussehen her sehen sie eigentlich schon aus wie ein Mensch, aber halt. Mówi, von, że cała postać ma wygląd człowieka. Also vom Ding. Ale jeżeli idziesz w detaile, to ja. Już tam jest dużo różnicy ist halt z naszymi anders, ciałami. To nam też po nich dziury zostały, nie? Uszy, dziurki w nosie, jakieś tam jeszcze dziurki, nie dziurki. Ja, und ab diesen Kopf, also wie wir können sie halt auch bewegen, aber haben halt irgendwie eine komplette Rotation. Also, głowa mogą, mówi, mają, głowa ma rotację ich, że mogą obracać dookoła. Nie ma tutaj problemu. U nas SND, co nie jedzą, czym się żywią?
Ja, es ist mehr so Mineralien, also ja. Produzieren wir etwas Natur? Gibt es doch auch auf den Ibiru? Ja, so halt, ab, nee, ist eine andere Natur. Nie mają takiej natury, jak my tutaj na tej planecie Ziemi mają. Mają naturę, ale inaczej. Oni się dużo odżywiają minerałami. Das heißt mit Gold auch. Ja, das ist aber nur ein kleiner Teil, wo sie in sich selber aufnehmen. Mówi, małą część potrzebują też, w małej części złoto spożywają. To tam chyba głód zaistniał na Nibiru, jak oni się rzucili na złoto na tej planecie. Że ja ten hunger gehabt, dass ich nach Planet auf Gold zu schufen. Nein, das hat nichts mit der Planet selber für seine Existenz braucht Gold. Mówi, to nie, oni nie przyjechali, żeby się z głodu, tylko oni do egzystencji planety przybyli wydobyć właśnie ten minerał, złoto. Ja. Und wie vermehren Sie, so wie wir, weil wenn die haben auf dem Vorbild Gott, das der Vorbild von Dede war, was sie haben dann diese Paar gemacht. Ja, mówię, jak oni tam powiedzieli, że das ist wiederum so wizerunek ne, Boga mamy, to jak to, co mamy z nich, czy jak oni tam po prostu... Das ist wiederum so eine Sache, wo eigentlich... nicht der Tatsache entspricht. Mówi, że Izabel, mówisz, to nie jest prawdą, że oni nazwali się Bogiem i stworzyli na wzór Boga nas. Mówi, to nie jest prawda. Ja, sie haben sich sehr vermehrt auf ihrem Planeten, deswegen hatten sie dann auch später dieses Problem mit dem Gold. Deswegen, also, haben sie viel vermehrt oder nicht mehr? Jetzt haben sie einen Zyklus. Wie, oni bardzo się szybko rozmnażali, dlatego przyszło zapotrzebowanie na złoto, ale nie do jedzenia, tylko były zużyte jakieś tam coś, co właśnie złoto wspierało. Was hat de Gold für diese Planet bedeutet, ta Nibiru? Jakie znaczenie ma złoto dla tej planety Nibiru? Ja, das Gold hat halt... braucht der Planet um sein ja seine Bewegung und alles zu stabilisieren. To jest dla stabilizacji planety. Złoto oni potrzebowali. Und Isabel sagt, die waren halt praktisch, wie wir jetzt vielleicht auf der Erde sagt, die Erde ist überbevölkert. So waren die damals halt auch komplett überbevölkert. Mówi, że jakby Isabel daje przykład, żeby ktoś powiedział, że planeta Ziemia jest tak przeludniona, że już nie daje rady planeta. Tak u nich to wyglądało. Doszło do potężnego przeludnienia właśnie i wyczerpał się ten minerał po prostu do ich istnienia, do istnienia tej planety. I że ich rozwój się zahamował, że oni już nie rozmnażają się. Nie rozmnażają się, jak się kiedyś rozmnażali. Wszystko zostało zastopowane i doszło do stabilizacji. Die vermehren sich so wie wir, Mensch. Pytam się, czy oni się rozmnażają jak człowiek. Die vermehren sich anders. Inaczej się rozmnażają. Es ist nur halt so, sie haben halt dadurch, dass sie am Mensch geforscht haben, diese Informationen, wo sie bekommen haben vom Äther und die Forschung, was sie selber geforscht haben, hat ihnen dann für sich selbst ein Ergebnis ergeben, wo sie dann für ihre Rasse Informacja z ETA i doświadczenia, które przeprowadzili na cywilizacji człowieka, że doszli do odkrycia, że oni swoją cywilizację jakby polepszyli i doszło tam do zmian w ich rozwoju, właśnie chodzi o ewolucję, to jest źle powiedziane, o potomstwo, że zostało to przyhamowane, ale u nas doszło do pod, a u nas zostawili przeciwieństwo, tylko że inne cywilizacje się dołączyły, dlatego tak doszło, powiedziała Izabel. Yeah. Nie przez nich samych.
haben jetzt halt sich so verändern können, dass ihre ihren Planeten nicht überbevölkern und diese Vorkommen, was sie brauchen an Gold, dort Haben die denn? haben genug. Mówi teraz, jak przyhamowali to wszystko, że oni mają swoje zasoby i im starcza. I już nie mają zaludnionej planety, jak było. Oder stimmt, dass die kommen in der Nähe, unsere Planet auch in Ellipse, da ganze Zeit. Pytam się, czy to prawda, że ich planeta zbliża się do naszej planety, że Nibiru w okolice naszej planety. Das ist auch so ein Ding, wo ein wo nicht stimmt, dass sie in die Nähe kommen. Also Mówi to sie nieprawda, że brauchen immer ihr Fahr also haben immer das Fahrzeug gebraucht, um Mówi, hierher nie, zu oni kommen. przybywali tutaj na naszą planetę pojazdami kosmicznymi. Nie, że blisko ich planeta była i mogli, mieli szybkie połączenia, nawet podróżowania. Nie, nie, jest bardzo daleka przybyli. Nie, nie, nie przychodzi w pobliżu. Da stimmt nicht, dass die Nibiru war in der Zirka der Erde und hat Chaos verursacht. Nee, aber das ist halt das, dass halt gerade auch die Geschichte von der Bibel und so weiter alles irgendwie in Mówi to w Zusammenhang Biblii, hat. znajdziecie tą historię, która do dzisiaj krąży między ludźmi, co jest nieprawdą. Dass halt irgendwie alles aufeinander aufbaut. Mówi, to się, się piramidalnie te historie zostały nakładane, rozbudowane i to jest po prostu jest nieprawdą. Część jest tam coś prawdy, a reszta jest stworzone, wyssane z palca historie. A człowiek lubi historie, nie? Bajki i tego. Dobra. Co tutaj miało być? O Anunakach jeszcze. Mam tutaj pytanie. Ob Anunnaki, das heißt den Königsblut und das die neues Leben, das die neue Rasse. Czy Anunnaki właśnie to jest znaczenie słowa, królewska krew i zasiew nowy. Es ist ja keine neue Rasse in dem Sinne, es ist ja Mówi, jeszcze raz powtarzaj, Izabel, Information powstała żadna nowa rasa poprzez nich stworzona tu na planecie. Tam podkręcono coś, ale nie zmieniono. Das ist als Königsrasse, haben Sie genannt, stimmt das auch? Die Menschen nennen immer Rasa. Schnell sehr vieles Königsrasse oder die Haupt... Mówi to człowiek ja. Zawsze... Znajdzie idola, dla nich to jest król, królowa i tak dalej. Tak powstały może i te rody z tymi królami. To mówi to człowiek ja. Zawsze, to są takie bożki. Idole, jakieś tam jeszcze, jakieś są słowa do es tego muss ja immer irgendwie eine Geschichte sein, immer mówi, irgendwie zawsze jakaś jest, ein Anfang do słowa dopasowana haben. Jest historia, mówi Izabel. Es muss ja immer irgendwo einen Anfang haben. Widzi zawsze jakaś historia, ma jakiś zalążek. I z tego zalążku rozrasta się po prostu opowieść, nie? Idziemy na Sumer, Sumerowie, die Sumer. Ob das in diese Zivilisation, wo die haben ein bisschen genetisch verändert und andere Sumer. Was ist Sumer? Von wo kamen die? Pytam się o Sumer, skąd oni się wzięli? Ja, das ist ja praktisch der Name von dem, was praktisch die Herr, was sie sich von der Gottesquelle geben lassen haben, diese Information. Das sind ja praktisch die mit dieser kleinen Veränderung. To jest właśnie Sumerowie dostali nazwę z boskiego źródła, bo właśnie to jest ten naród, który został już tam pozmieniany lekko genetycznie. Oni zaczęli inaczej funkcjonować. Powstała dla nich nazwa Sumerowie. Sind ja jetzt praktisch wurden die ja so genannt, wo praktisch geholfen haben. Wegen dem Gold wurden dann später halt Sumerowie einfach so właśnie też pomagali genannt. W wydobywaniu złota i tak dalej. To jest, no to ich jakby przyczynili się do stworzenia Anunnaki. Sumerów stworzyli. Pero die Sumer, die haben ganze Dokumente, Geschichte haben die aufgeschrieben von ja, der ja klar, haben sie dann Sumerowie die Geschichte so auf
geschrieben, wie sie ihnen vermittelt worden ist. Sumerowie wszystko, to była już bardzo inteligentna rasa, wiadomo, że to nie byli z pałkami, chodzili gdzieś tam po górach i rozbijali kamienie. Inteligentna cywilizacja powstała Sumerów i oni robili zapisy tego wszystkiego, co się działo. Znali Anunnaki, znali swoje powstanie, jak to wszystko się zadziało. Oni zapisywali jako pierwsi Sumerowie, które zostały tam szczątki chyba tych, nie wiem, czy podkrywali chyba nie zapisy. Boże kochany. Dajec to właśnie ten Eden. Das war riesen wunderschöne Edengarten, ja, so genannte. Das heißt, die haben das erbaut auf den Muster von eigene Städte da auf Nibiru. Bo jeżeli oni zbudowali ten Eridu, Eden, tak? Ten pierwszy potężny ten ogród rajski, czy oni to na wzorzec własnego jakiegoś tam miasta na swojej planecie to zbudowali. Tutaj chcieli zostawić, ob die wollten das lassen. Es ist, also, so wie du sagst, es ist irgendwie, haben sie probiert, was Ähnliches herzustellen wie bei sich auf dem Planeten. Also, oni tu zbudowali ten Eridu. Ten Eden, ten rajski ogród znany, ten pierwszy, który został zapisany poprzez Sumerów. Właśnie oni, to jest na ich wzorze ich własnych miast zostawili tutaj po sobie, zbudowali i zostawili po sobie właśnie ich tutaj ten raj. Aber sie haben halt diese Dinge, wo vorhanden sind, genommen, um das oni skorzystali ze wszystkiego, co tu na planecie. Nie przywozili ze swojej planety, tylko z tej planety wykorzystywali materiał i naturę. Es ist ja bei ihnen ist eine ganz komplett andere Natur vorhanden, wie jetzt bei uns. Powtarza Izabel, u nich jest inaczej wygląda natura, którą my znamy tu na Ziemi. I oni korzystali z materiału ziemskiego, żeby właśnie zbudować to potężne miasto. Aber wenn man sieht von dort, wie die Art ist, wie was aufgebaut ist, dann ist es halt praktisch ein Nachbau mit Dingen, wie es hier auf der Erde gibt. Wszystko, co zostało zbudowane, to zostało po prostu kopia została z ich miasta, została tutaj zostawiona, tylko z innego materiału skorzystali, a co z ziemskiego, powtarza Izabel. Dobra, to już znamy Adama, Ewę, właśnie szybkiego rozmnażania się. To z ich niby z rajskiego raju wygnali i idźcie, rozmnażajcie się. Coś takiego w Biblii. To ten zapis jest dobry. Dobry, dobry. Teraz die Gravitation. Die niedrige Gravitation, das wegen diesen groß. Und hier auf die Erde ist Gravitation ist hoch und wir Menschen sind klein. Und wir haben Probleme mit unserem Knochenbau, also Wirbelsäule. Mówię teraz tak, chcę, czy potwierdzi mi Izabeli, że oni mają niską grawitację tam na planecie Nibiru i dlatego są bardzo wysocy, stabilni. A tutaj na planecie Ziemia jest grawitacja wysoka i my jesteśmy niżsi. Chociaż zapytam się, kiedyś były te cywilizacje były wysokie, ale zapytam o to. I mamy słaby układ kostny, ale co nasze kręgosłupy siadają z wiekiem, bo jest przycisk grawitacyjny, tak. Dlatego. Also Isabel sagt, das hat eigentlich über mit dem, dass dort mit der Gravitation anders ist wie hier auf der Erde, damit hat es jetzt eigentlich wenig zu tun. Mówię, i grawitacja, i nasza nie mają ze sobą nic wspólnego. Es hat einfach damit zu tun, dass sich nach allem, also ja, die Genetik hat sich ja in dieser ganzen Zeit vom Menschen verändert. Przez całe epoki genetyka człowieka się tak zmieniła poprzez wpływy innych cywilizacji, nie tylko Anunnaki. Und der Knochenbau
ist halt Und Alter. uns Alter, ja, das ist halt Wiek auf, i budowa kości, mówi Isabel. hat sich halt praktisch die Genetik in der Hinsicht für den Knochenbau verschlechtert. Mówi, że genetyka, się, halt genetyka człowieka się zmieniła, ale w złym. I to już trwa od jakiegoś długiego czasu, którego my sięgnąć nie możemy, tak. Te zmiany genetyczne, dobra. Dobra, o to się spytaliśmy, gdzie zostały stworzone, dobrze, na ich tam wpierw na ich pojazdzie kosmicznym robili eksperymenty na tej parze, którą wzięli z Ziemi kobietę, mężczyznę i potem tutaj na planecie w laboratorium już istniały, to wiemy, dobrze. Jetzt gehen wir mit diesem Gen TKTL1 durch Max Planck Institut. Das durch Impuls, dass unser Gehirn kann sich schnell also wachsen, ne? Das geht um entwickeln, entwickeln, ja. Wachsen ist ja nicht wachsen, entwickeln, entwickeln. Nie, mózg nie rośnie, tylko rozwija się nasz mózg bardzo szybko przez ten gen, który odkryli niedawno właśnie w tym Max Planck Instytut w Niemczech. Który mamy w mózgu, jakiś tam gen odkryli, który nie należy do nas. Jakby był dodatkowo kiedyś nam włożony, muchy dokuczaj. Also Isabel sagt, das Problem ist halt nur, wenn man dieses Gen zu stark stimuliert, dass es dann, also das wird verrückt, der Mensch. Ja, wenn man das zu stark und zu schnell macht, dann kann sich, so schnell kann sich der Mensch gar nicht weiterentwickeln. Mówi Isabel ostrzega, jeżeli to, ten gen, ten impuls, jeżeli będzie, wpadną na ten pomysł, że zaczną go dawać impulsy temu genowi, to że nasz mózg nie wytrzyma tego. Bo nie jest w stanie wytrzymać tego szybkiego natłoku rozwoju po prostu, tak? Rozwoju, czy jak to nazwać? Wzrostu inteligencji, jakichś tam różnych dodatkowych rzeczy, których my nie znamy po prostu, tak? To jest zamknięte dla nas. Wer hat uns zugemacht, dass wir haben verloren. Die Telepathie, alles eben, diese Entwicklung. Ja, wie, kto to, ja, kto to zrobił, że nam Einflüsse. Zamknął nasz rozwój właśnie mózgu? Isabel sagt, wenn jetzt die Gottesquelle alle genetischen Veränderungen oder wegnehmen würden aus, also aus dem Körper von Menschen, das würde der Mensch nicht, also das würde so wie ein, als ob man Selbstmord machen würde. Also das wäre für den Mensch wie so ein Selbstmord, weil er könnte damit nicht umgehen. Also wenn, aber wer hat genommen das uns? Das ist mit der Zeit, die ganzen Veränderungen. Alles, tak, das wszystko jest właśnie proces rozwoju. To co się stało, że nam było zabrane, mówi teraz, żeby nam było oddane, to byśmy nie wytrzymali tego ciśnienia na tłoku, żebyśmy byli, żebyśmy sobie odbierali życie po prostu, bo byśmy nie wytrzymali tego natłoku, co by się zaczęło dziać w naszym mózgu, tak? Tego procesu. Także. Deswegen sagt Isabel, ich ja jetzt für die neue Erde wird ja nicht dieser Urgenetik von Menschen gegeben, sondern diese, wo vorhanden ist, wo sich gut ein... Also mówi Isabel jetzt na nowej ziemi, że pierwotny mózg nie będzie działał u człowieka, tylko ten, z którym przechodzimy, bo byśmy nie wytrzymali na tłoku właśnie tego nagłego impulsu rozwoju tam, że to wszystko się rozwija stopniowo, znowuż, że nie oczekujcie, że
przejdzie geniusz, który wszystko wie i najmądrzejszy jest. Nie, każdy przechodzi ze swoim rozwojem intelektualnym. Aber was Isabel sagt, dieses, was wir schon alles konnten, das können wir uns immer noch so langsam wieder aufbauen. Mówi, to co my potrafiliśmy i to co my, potrafiliśmy, tak, bo potrafiliśmy, teraz nie, to tam będzie się pomału, odradzało czy odblokowywało. O, że to będzie szło partiami. Aber, ich habe gefragt, bei damals die Menschen, da langes Leben und gesundes Leben, das durch die Genetik, ja durch die Veränderungen, no właśnie, bo kiedyś byliśmy, aber die waren auch groß, schlank und groß. Ja, klar. Byliśmy kiedyś wyżsi, wyżsi, długowieczni, bo to jest długowieczność, nie? 800, 1000 lat, ale właśnie poprzez mieszanie się innych cywilizacji zmieniło naszą też, ale w negatywnym, no to już powiedziała Izabel. No. Ja, also das Ziel von der Gottesquelle ist auf jeden Fall irgendwann den Mensch wieder so zu haben, dass er die Eigenschaften, wo er von vornherein hatte, wieder erlangen kann. No mówi, celem boskiego źródła właśnie to przejście, bo już przejście jest i to jest wszystko, idzie w swoim tempie, że przywrócenie człowieka, jaki został stworzony tam, że ten powrót do, znowuż do tego pierwotnego stworzenia, tam się po kolei będzie w procesie odbywał. No, piękni, młodzi, długowieczni. Nie będziemy się rozpłodzali jak króliki, bo kiedyś nie mieli, tam mieli jedną, dwóch. Tak? I korzystali z życia, nie jak teraz, pogoń za pieniędzmi, strach, dzieci są, co dasz jeść, czy kupisz buty Nike, czy będzie w tramkach latał, nie, to są te codzienne jakieś takie troski, zmartwienia i pogoń za czymś, co nie było i nie chcemy tej pogoni. Dobra, co tu jeszcze mamy? To właśnie. Ob Anunnaki waren von der Eiszeit oder danach. Czy Anunnaki przybyli przed zlodowaceniem, czy po zlodowaceniu? A zlodowacenia to jest, był reset z boskiego źródła, tak? Z Eta. Also was Isabel sagt, die waren beides, also vor der Eiszeit waren sie mal da, aber da haben sie nichts gemacht und nach der Eiszeit waren sie halt dann. Byli przed zlodowaceniem Anunnaki, już odwiedzali naszą planetę, już tam wywąchali co i jak poprzez informacje, gdzie co jest. Potem przyszła ta epoka zlodowacenia i po niej przybyli, po niej zaczęło się właśnie eksperyment Sumer, Adam i Ewa i tak dalej. Ta cała historia może ci wrzucić do jednego koszyka razem po zlodowaceniu. Doszło do. Dobra. Die Menschheit während der 100 Jahre jetzt hat so große Sprung gemacht, ja, in der Entwicklung, obwohl ist jetzt gestoppt alles, weil wir entwickeln uns nicht weiter, ja. Aber in der 100 Jahre war damals, was hat das verursacht? Co przyczyniło, że my zrobiliśmy taki skok rozwojowy w ciągu ostatnich 100 lat? To już się zatrzymało, nie, ale zrobiliśmy. Ja, das hat halt einfach verursacht, dass wir sehr schnell in sehr negative Weise beeinflusst werden geworden, also sind durch, halt, dunkle Seite. Durch die dunkle Seite. No nie mamy się z czego cieszyć, na ten szybki skok rozwojowy przyczyniła się ciemna strona. Bo właściwie to, co mamy z technologii, to może sobie praktycznie już przy kupywaniu możesz wiedzieć, kiedy oddasz do złomu. Tak. Już można termin robić do oddania. Jak na czterech kołach jeździliśmy, tak jeździmy. Nie ma nic nowego. A pojazdy są, które się unoszą nad ziemią. Można jeździć, tak.
Wszystko nam, wolna energia była. Wszystko nam zabrali, nie? I przekształcili ciemni w swoje. My chcesz was trynken? Jeszcze jest kłucz. My też? Simone? Ale jest okej, kar. Dobrze. Już dobrze, jest okej. Dobra. To do planety się naszej nie zbliża, żadne Nibiru. Oni się rozwijają swoim trybem, nie mają zainteresowania więcej, żeby przybyć czy coś. Dobra. Vielleicht was noch wichtig wäre. Coś bardzo ważnego mówi i chce dodać Isabel. Nachdem, also sie das Gold hatten, was sie brauchten und auch die Information, wie sie sich selber regulieren konnten, haben sie ja die Erde verlassen. Mówi, chciała jeszcze dołożyć, bardzo ważne, że jak oni wydobyli stąd złoto, które potrzebowali dla własnej egzystencji, a co chodzi o planetę, i poprzez informacje, i poprzez to, co stworzyli i tam doświadczyli, opuścili całkowicie planetę Ziemię. Ja. Und da war dann praktisch das, was sie an Menschen hinterlassen haben, die waren dann also einfach da und haben halt ja sich ganz normal vermischt mit halt den anderen. Mówi, i te się wymieszali normalnie ziemiankami czy ziemianami i tak dalej, także to poszło swoim cyklem i swoimi potrzebami. I taki rozwój się stworzył, jak się stworzył, inni dołożyli się i decywilizacje też. I dlatego nasze ciała fizyczne są takie, jakie są. Ja mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna, bo czuję się w ciele fizycznym dobrze i czuję się kobietą i jestem wdzięczna za to, że nawet obojętnie jakie mieszanki, czy doszły, czy nie doszły, po prostu trzeba się cieszyć z tego, że żyjemy, jesteśmy, rozwijamy się i nasz umysł pracuje, tak? I właśnie dążymy do dobrego i pragniemy żyć w miłości. I nie chcę mieć żadnych wojen. Dobra. To będziemy, to tak, chyba wygląd tej rasy też, dobra, żeśmy to przeszli. A jeszcze właśnie złoto. Złoto, jak człowiek może wykorzystać, Fibas kann man den Mensch Gold, diese Mineral Gold nutzen. Fibas ist gut. Unser physischer Körper oder Fibas. Pytam się o złoto. Jak człowiek może złoto dla siebie wykorzystać to złoto, bo to wykorzystać coś. Wspomóc sobie istnienie, czy dla ciała fizycznego, czy dla pomieszczeń, obiektem, vibracji skut. Bo nosimy złoto, złota chcemy, czy ja się czuję dobrze, złoto, srebro, nie lubię srebra. Chociaż myślałam, es kann positive Einfluss auf den Körper haben. Mówi, złoto ma bardzo pozytywny wpływ na ciało fizyczne. Der Mensch hat noch gar nicht alles rausgefunden. Mówi, człowiek już nie ma pojęcia, jakie właściwości ma minerał złoto. Aber ein Beispiel wäre ja das Goldwasser, wo man herstellt. Ich habe doch, to machen. Ja. Mówi, bardzo ważne jest robić sobie, stwarzać złotą wodę. Ja mówię, ja mam aparat, co robi złotą wodę, stwarza. Ja. Und da wird es noch einiges mehr geben, wo der Mensch noch gar nicht mówi, tyle herausgefunden jest. Człowiek nawet nie ma pojęcia o zastosowaniu złota. To ja się zapytam, parę przykładów. Mi de Goldwasser. Bo ja to można pić, pukać dziąsła jamy ustne, nie tylko srebrną wodę, bo to są tanie, bo złote sztabki są, to jest, jak to się nazywa ten aparat? Ja już mam parę lat, już to mam, ale robię. Można pić. Elektrolizy złota, no mam to, sama produkuję, bo kupowanie tych buteleczkach szklanych jest bardzo drogie i ja sobie kiedyś zafundowałam już parę lat temu. Dziadę, ale musimy nowe kupić sztabki już, te elektrolizy, bo już one się robią coraz cięższe, z czasem to złoto oddaje. Fibas ist noch bei Beispiele. Gold zum Beispiel.
wie kann man nutzen zusätzlich? Zum Beispiel, wo ich habe Ring oder Ehering hast du oder się ma obrączki, ma się złoto już stworzone. Czy można z tym coś zrobić? Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Goldringe oder Goldschmuck hat, das, solange es also pures Gold ist, hat es auf den Körper selber einen positiven Einfluss. Musi być czyste złoto i ma bardzo pozytywne już oddziaływanie na ciało fizyczne. Ja, oder auch, es gibt auch ganz viele andere Dinge noch von der Erde, wo ja auf den menschlichen Körper positiv ist. Mówi, ale Ziemia posiada tyle minerałów, które my jeszcze nie mamy pojęcia, jak mają piękne, korzystne wpływy na ciało fizyczne. Troszeczkę znamy. Aber es muss halt immer halt in reiner Form sein. Ale mówi, to musi być, wszystko musi być zachowane w czystości. I 100% takie, no czyste, wiadomo, że 100% to, co tworzymy, obrączki tego, to już tam czy to 100% jest, to tego nie wiemy. Nie. Ona mówi o czystości minerałów, tak, kryształy czy inne, to wszystko, to, co jest właśnie, natura nam daje, to jest czyste. Tak, chcesz zrobić herbatę, to nazbieraj sama ziół i masz czystą. A jak kupisz w tych torebkach, to masz gówno, po prostu mieszankę jakąś tam ze zmiotki. To jest prawda, nie? No. Dobra, to chyba tutaj też wykorzystałam z tym, a gold auch kann heilen. Organy. Pytam się, czy złoto może uzdrawiać organy fizyczne człowieka? Es könnte heilen, wenn schon ja, die Technik da wäre, um es richtig einzusetzen. Also, um das, no właśnie. Ona mówi, jakbyście mieli technologię, która, w której jest złoto, bo jest, inne cywilizacje wykorzystują złoto. Technologia bierze złoto i wtedy ta technologia uzdrawia. Ciało fizyczne, no to też jest nowość, ale tej technologii nie mamy. Dobra, na nowej ziemi. Tutaj jeszcze chciałam... dobra. To chyba zakończymy na razie o tych Anunnakach, o Sumerach. Dowiedzieliśmy się o genie, który został odkryty właśnie... Mój stary koziołek z małym koziołkiem walczą. Chciałam, żeby tutaj widzisz. Nie walczą, bawią się. Przymierzają się już. Dobra. Wygląd Anunnaki, żeśmy poznali. Czy cywilizacja Anunnaki jest agresywna, czy pokojowa? Anunnaki sind aggressiv oder sind gute, einfach friedliche Zivilisation? Also, Isabel sagt, das ist halt auch so ein, wo eigentlich alles vorhanden ist. Also, wie ich Zivilisation też jest wszystko, jest wymieszane. Aber im Großen und Ganzen sind sie eigentlich ein sehr friedvolles. Pokojowa Zivilisation, mówi, ale już też tam takie są też grupki mieszaczy, nie? Ale w całości jest pokojową cywilizacją. Dobra, nie mam się czego bać, że Nibiru przybędzie, Anunnaki napadną, okradną, złodzieje zabiją i tak dalej. Wszystko ma, my tak samo coś tam potrzebujemy, to idziemy, wykopujemy, bierzemy, zabieramy. Kradną, nie kradną, banki nas okradają, wszyscy są tak cicho i korzystają, karty w rękę, w zęby i dobra jest. Nie ma ludzi, na innej cywilizacji miało być w dobrym, poszło troszeczkę nie tak, troszeczkę dużo, mało, obojętnie. Dużo cywilizacji do tego się przyczyniło. Idziemy teraz zapytać się o zaćmienie słońca. Am Ende, Isabel, ich habe gebetet diese jetzige Sonnenfinsternis. Poproszę, was ist da passiert und ob das war wirklich, ob die haben entdeckt, dass der Mond war andere Stelle, war nicht, was hat abgedeckt Sonne. Co przyćmiło słońce? Rzeczywiście księżyc, który został
udowodnione, że był w innym miejscu, nie był tam przed słońcem? Co to było? To już na dzisiejszy czas. Ja, das ist jetzt halt auch wieder von der dunklen Seite fabriziert worden. To widowisko zrobiły ciemne siły, mówi Izabel. Ja. Nie było naturalnym zaćmieniem słońca. Po co? Angst einzujagen? Es hat doch sehr gut funktioniert, dass die Leute sehr emotional wieder waren. Die mówi, Menschen, to, co chcieli uzyskać ciemni, dostali. Wywołali potężne emocje i fanatyzm w ludziach i to dostali te energie, które potrzebowali właśnie tam. Stało się. Aber was hat es so, diese Sonne, was die haben, mit was haben sie abgedeckt? Czym zostało przykryte przez potężenie planeta, Słońce? Es war, also, wie man so schön sagt, ein UFO, ein unbekanntes Objekt, wo halt noch verstärkt worden ist mit dieser dunklen Energie. Damit to jest tak, wirklich, to jest tak, zwane, znamy U jako UFO, to był potężny obiekt od ciemnych cywilizacji, którzy stworzyli dookoła, powiedzmy, ciemną plazmę, bo oni mają technologię i to wszystko przykryło jako... Das ist halt wie so eine richtige Sonnenfinsternis. I to wyglądało jako zaćmienie słońca. Also, ja. Dass man nicht irgendwie sieht, dass es ein fliegendes Objekt ist, sondern dass es halt, ja, wie halt der Mond aussehen sollte. Ja. A nie było jakieś zdjęcia, tam ktoś zrobił, że właśnie jakiś taki... To zaćmienie, co było, jest, są, bo żeśmy oglądali te zdjęcia, to na obiektywach potężnych było robione właśnie i tam jakiś ośmiokątny jakby obiekt stał przed, zgadza się? Zgadza się, nie okrągły. To, żeśmy te zdjęcia oglądali, one istnieją w internecie. To może się potwierdzić. To wszystkie wróżki, wróżbity. Dziękujemy za przepowiednie. No, trzeba uważać. Dobra. Jeżeli w tym celu i wywołanie lęków, strachów, zakupy róbcie, bo tego, bo zaćmienie, przyjdą trzęsienia ziemi, się rozlecą kontynenty i tak dalej, i tak dalej. Dobra, no, kto chce, niech wierzy i tak dalej. Dobrze. Und dann dieser Konflikt, wo jetzt entsteht, wird sich verbreiten. Pytam się, czy dostanę informację, ten konflikt, który jest dzisiaj, mamy 14 kwiecień, wiecie o co chodzi, czy się rozprzestrzeni? Also, Isabel sagt, sie darf sich da jetzt nicht äußern dazu, weil das so laufen soll, wie es läuft, also ja, es ist die Gottesquelle will jetzt nicht beeinflussen von. Da soll sie von sich selber jetzt aus, sowieso geht in diese Richtung, wo die zum für die neue Erde und so weiter. Ja, also dass halt die Zeit und alles stimmig ist. Wenn man da jetzt eine Aussage. Isabel mówi, Gottes boskie źródło obserwuje, wie. Wszystkie informacje mają na bieżąco, nie wtrąci się w to ETA, bo to musi iść tym torem, co ma iść i tak dojdzie do rozdzielenia. Oni już nic nie będą robili z ciemnymi, walczyć nie będą. Wszystko, koniec. Może to jest dobre zakończenie dla niektórych nie. Ja akceptuję to i jestem za tym, co ma się rozdzielić, niech się rozdzieli i to jak najszybciej, a najlepiej dzisiaj. Zostańcie kochani zdrowi. Namaste.